Cześć, witam Cię gorąco na lekcji, której temat brzmi: a co było na maturze? Na tej lekcji chciałabym podsumować dział, którego nazwę mogłabym sformułować w ten sposób: wielomiany i ułamki algebraiczne. Co się uczyliśmy? Uczyliśmy się wykonywać działania na wielomianach. Uczyliśmy się rozkładać wielomiany na czynniki. Uczyliśmy się rozwiązywać proste równania wielomianowe. Wykonywaliśmy działania na wyrażeniach algebraicznych, a konkretnie na ułamkach algebraicznych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, wyznaczenie dziedziny wyrażeń właśnie wymiernych. Jak również rysowaliśmy wykresy funkcji homograficznych. I był również temat dotyczący zadań tekstowych, czyli wykorzystywania funkcji wymiernych właśnie w zadaniach z życia codziennego, zadaniach tekstowych. Co na dzisiaj? Dzisiaj podsumowanie. Teraz będzie podsumowanie w postaci rozwiązywania zadań maturalnych. Czyli z matur, które były do tej pory, postarałam się powybierać te zadania, które dla mnie wydawały się najważniejsze, a równocześnie zawierały elementy właśnie składające się na ten dział, wielomiany i ułamki algebraiczne. Więc zapraszam do rozwiązywania razem ze mną zadań maturalnych. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 7 za 1 punkt. Równanie, i to równanie zapiszę, x kwadrat dodać 2x, podzielone przez x kwadrat minus 4 równa się 0. I odpowiedź A ma 3 rozwiązania, minus 2, 0, 2. Odpowiedź B ma 2 rozwiązania, minus 2 i 0. Odpowiedź C ma 2 rozwiązania, minus 2 i 2. I odpowiedź D ma 1 rozwiązanie, x równe 0. Myślisz sobie, zadanie za jeden punkt, może takie nieważne. Wszystko jest ważne. Jak przygotowujesz się do matury, chcesz zdać maturę, będziesz zdawał maturę, każdy punkt jest ważny. Więc rozwiązując takie zadanie, widzisz sobie, widzisz tutaj, że jest to równanie wymierne. Jak zobaczysz równanie wymierne, uczyliśmy się rozwiązywania równań wymiernych, jak zobaczysz równanie wymierne, pamiętaj, zawsze o założeniu. Jakie jest założenie? Założenie jest takie, że mianownik nie może być zerem. Ja to zapiszę. X do kwadratu minus 4. Mianownik nie może być zerem. No i rozwiążmy. X kwadrat różne. Minus 4 przeniosę, będzie 4. Spierwiastkuję i otrzymam, że x absolutnie nie może być 2. I x absolutnie nie może być minus 2. Zatem co będzie dziedziną? Dziedziną będą wszystkie liczby rzeczywiste, czyli cały zbiór liczb rzeczywistych, ale bez minus dwójki i bez dwójki. I to jest dziedzina. A teraz przejdźmy do rozwiązywania tego równania, bo ktoś może pomyśleć, a po co mi dziedzina, skoro i tak miałem rozwiązać równanie? Wiesz o tym, powinieneś wiedzieć, że dziedzina jest bardzo ważna. Musimy ją wyznaczać, bo ona może nam usunąć jakieś potencjalne rozwiązanie ze zbioru rozwiązań. W związku z tym musimy wyznaczyć dziedzinę. Teraz zabieramy się za rozwiązywanie. Pamiętasz, że mówiłam Ci, najprostsza metoda rozwiązywania równań wymiernych to jest metoda na krzyż. Oczywiście tu jest zero, więc możemy inaczej, ale jeżeli nie masz innego pomysłu, a napisz sobie nad 1, 0 nad 1, w niczym to nie przeszkadza. I teraz, jak będziemy mnożyć na krzyż, to ten licznik pomnożę przez ten mianownik i mam x kwadrat dodać 2x równa się. I ten licznik pomnożę przez ten mianownik. Ale jak ja pomnożę przez 0, to i tak jest 0. Dlatego też można to też inaczej do tego podejść. Można stwierdzić, że kiedy ułamek daje 0? Tylko wtedy, kiedy w liczniku jest 0. Dlatego też mogłabym od razu Ci powiedzieć, że licznik przyrównuje do 0. I teraz, jak to rozwiązuję? Oczywiście chcę to przedstawić w postaci iloczynu. Czyli wyciągam przed nawias x. Co mi zostanie, jak jest x kwadrat? X dodać 2. Równa się 0. Tu jest mnożenie. I znowu, kiedy z mnożenia wyjdzie 0? Wtedy, kiedy albo x będzie 0, albo x plus 2 będzie 0. No to tutaj już wyliczyliśmy, a tu jeszcze będziemy liczyć. X równa się minus 2.
i wyszło mi potencjalnie rozwiązanie 0 i rozwiązanie minus 2. Tak się składa, że jak popatrzymy sobie na nasze odpowiedzi A, B, C, D, to jest taka odpowiedź. Ma dwa rozwiązania, minus 2 i 0. I tu jest mały problem, młodzież się na tym wycina. Dlaczego? Dlatego, że zapomina o dziedzinie. Tak się składa, że minus 2 absolutnie nie może być rozwiązaniem, bo została wyrzucona ze zbioru liczb rzeczywistych, widzisz? Tu jest minus 2. Są rzeczywiste z wyłączeniem minus 2. Więc tutaj trzeba napisać sprzeczność. A skoro sprzeczność 0 jest jak najbardziej ok, a skoro tutaj sprzeczność, to znaczy, że rozwiązaniem jest tylko jedna liczba, jest tą liczbą 0. A zatem, która odpowiedź jest prawidłowa? Oczywiście odpowiedź D. Ma jedno rozwiązanie x równe 0. Bardzo łatwo było tutaj stracić punkt. Bardzo łatwo było stracić punkt, jak się zapomniało o założeniu. Dlatego to zadanie wybrałam do analizy teraz, ponieważ młodzież lubi zapominać o założeniu. Nie wolno. Zapomnisz o założeniu, możesz zrobić źle zadanie. Zadanie numer 2, maj 2018, zadanie 27 za 2 punkty. Rozwiąż równanie. I to równanie tak wygląda. X do trzeciej dodać 125 i w drugim nawiasie x kwadrat minus 64 równa się 0. Mamy rozwiązać zadanie, jest to zadanie za 2 punkty. Fajne zadanie. Tutaj jest mnożenie. Mnożenie. I musimy sobie przypomnieć, jak rozwiązywały się takie równania właśnie wielomianowe, które miały rozłożoną już gotową postać iloczynową. Może nie jest to pełna postać iloczynowa, ale nieważne, jest pewien iloczyn i myślimy sobie, jak to się rozwiązywało. No była taka metoda szybka, przyrównujemy do zera. A skąd się to bierze? Stąd, że kiedy z mnożenia wyjdzie zero? No wtedy, kiedy albo to będzie zerem, albo to będzie zerem. I my to właśnie teraz piszemy. X do trzeciej dodać 125 równa się 0, albo x kwadrat minus 64 równa się 0. No to proszę bardzo, jak to rozwiązać? Jest to proste równanko trzeciego stopnia, aczkolwiek proste, to znaczy przeniosę 125 na drugą stronę i mamy minus 125, z pierwiastku jest stopniem trzecim. Czyli x to się równa. Minus oczywiście zostaje, pierwiastek trzeciego stopnia ze 125. Moglibyśmy rozłożyć liczbę 125 na czynniki, ale myślę, że od razu możemy napisać, że to jest 5. Czyli wyszło nam rozwiązanie x równa się minus 5. Natomiast tutaj jak przeniesiemy, to będzie 64 z pierwiastku je, stopniem drugim teraz, czyli x równa się 8 lub x równa się minus 8. I tutaj młodzież no niestety też gubi to. Jak jest potęga druga, czyli ogólnie jak jest potęga parzysta, to młodzież zapomina o tym rozwiązaniu drugim. No i później na maturze no niestety nie zdobywa dwóch punktów. Na końcu trzeba ładnie napisać. Rozwiązaniem równania są takie liczby minus 8, minus 5 i 8. Czyli moje równanie ma aż trzy rozwiązania. Tak? Moim rozwiązaniem są liczby minus 8, minus 5 czy też 8. Pewnie na sam początek zastanowisz się, czym się różniło zadanie pierwsze od drugiego. W pierwszym wyznaczaliśmy dziedzinę, a tutaj, jeżeli chcesz pomyśleć dziedziną, ale nie ma żadnego mianownika, nie ma żadnego pierwiastka, dziedziną są liczby rzeczywiste. I jeżeli jest równanie, w którym wiesz, że dziedziną są liczby rzeczywiste, to teoretycznie nie musisz tego pisać. Fajnie jest, jak napiszesz, że dziedzina to są liczby rzeczywiste, czyli nie trzeba tutaj nic już później problemowo myśleć na końcu, aczkolwiek tego pisać nie musisz. Masz wiedzieć w domyśle, że tutaj rozwiązanie mogłaby być każda liczba, no ale nie jest każda liczba. Jest minus 8, albo minus 5, albo 8. Zadanie numer 3, maj 2016, zadanie 28 za 2 punkty. Mamy rozwiązać równanie. Przepiszę 4 minus x pomnożone przez x kwadrat, dodać 2x, odjąć 15, a równa się 0. Zadanie oczywiście wygląda na pewno Tobie bardzo podobnie jak zadanie numer 2. Jest iloczyn, więc kiedy z iloczynu wyjdzie 0? No wtedy, kiedy albo pierwszy nawias będzie 0, albo drugi nawias będzie 0. A tutaj wspomnę,
Co młodzież najczęściej, jaki błąd popełnia? Popełnia taki błąd, że zaczyna to wszystko wymnażać. Jak zaczniesz to wszystko wymnażać, dostaniesz wielomian stopnia trzeciego, czyli sobie sprawę utrudnisz. Bo wiesz, jak to jest w tych wielomianach? W tych wielomianach jest tak, że chcemy, żeby ten stopień był jak najniższy. No bo im niższy stopień, tym łatwiej się zadanie rozwiązuje. Dobrze, zatem to rozwiązujemy. Tu jest bardzo prosto, bo to jest zwykłe równanko liniowe. Czyli przenosimy czwórkę mamy minus 4, dzielimy obustronnie przez minus 1, dostajemy x równe 4. No to tutaj wyszło super. Natomiast tutaj widzimy, jest to równanie nasze kochane, równanie kwadratowe, czyli liczymy deltą. Ja może wzór przypomnę. B kwadrat minus 4ac, czyli delta równa się 2 kwadrat minus 4 razy 1 i razy minus 15. Czyli delta równa się 2 do kwadratu to jest 4, minus razy minus daje mi plus, 4 razy 15 to jest 60. Czyli delta to 64, jak ja ją spierwiastkuję, wyszła super piękna, to jest 8. I teraz liczymy sobie x1 i x2. Znowu przypomnę wzory, niech one się nam utrwalają. Minus b minus pierwiastek z delty nad 2a i minus b plus pierwiastek z delty nad 2a. Czyli x1 to się równa minus b, czyli widzimy b to jest 2, czyli będzie minus 2 minus 8 nad 2 razy 1. Tu jest w domyśle 1, ja tego nie muszę pisać. Czyli x1 równa się minus 2 minus 8 to jest minus 10 nad 2, czyli minus 5. Podkreślę sobie. I x2 to się równa minus b, czyli znowu tak samo się zaczyna minus 2, tylko teraz jest plus 8 nad 2. Czyli x2 to się równa. Minus 2 plus 8 to jest oczywiście 6 nad 2, czyli to się równa 3. Popatrz, wyszły nam tutaj 3 rozwiązania, więc na końcu pamiętaj, trzeba napisać odpowiedź. Rozwiązaniem równania jest liczba minus 5, jest liczba 3 i jest liczba 4. Czyli nasze równanie ma 3 rozwiązania. Bardzo fajne, bardzo przyjemne, tylko żebyś nie zaczął na samym początku źle. Czyli żebyś nie zaczął mi to wymnażać nawias razy nawias. Tylko musisz pamiętać o tej metodzie. Kiedy z mnożenia wychodzi 0? Wtedy, kiedy albo jeden czynnik jest równy 0, albo drugi czynnik jest równy 0. Zadanie numer 4, sierpień 2015, zadanie 26 za 2 punkty. Rozwiąż równanie. I ja przepiszę to równanie. 2x minus 4 podzielone przez x to się równa x podzielone przez 2x minus 4. I fajnie jest, ponieważ dali nam gotowe, że x nie może być zerem i x nie może być dwójką. I to jest zadanie za 2 punkty, ale popatrz, podane mamy gotowe założenie. Dlaczego to jest fajne? No bo nie musimy wyznaczać dziedziny, bo dziedziną są w domyśle liczby rzeczywiste bez zera i bez dwójki. Jakbyś zaczął sam wyznaczać dziedzinę, to wyszłoby ci dokładnie, że x nie może być zerem z tego, a z tego wyszłoby ci, że x nie może być dwójką. Czyli byś ci się zgodziło z tym, co oni podali. Czasem jest tak, że mogą ci podać dziedzinę, tak jak tutaj, a czasem jest tak, że sam musisz wykorzystać i te mianowniki i samemu wyznaczyć dziedzinę. Dobrze, wracamy. Jaka najprostsza metoda? Oczywiście mnożenie na krzyż. Na poziomie podstawowym to jest najprostsza metoda, nie ma co komplikować. Ja uczę prosto, najprostszymi metodami. Czyli to mnożymy z tym, czyli zapiszę to 2x minus 4 mnożymy z tym mianownikiem 2x minus 4 równa się ten mianownik z tym licznikiem x razy x. No i teraz muszę wymnażać oczywiście to z tym, to z tym, to z tym, to z tym. Jak ci jest łatwiej, możesz sobie tak pisać. Czyli mnożymy na głos. 2x razy 2x to jest 4x do kwadratu. Przypominam, liczby z liczbami, x z x. Dalej, 2x razy minus 4 to jest minus 8x. Dalej, minus 4 razy 2x, minus 8x. Minus 4 razy minus 4 plus 16 równa się x kwadrat, bo x razy x to jest x kwadrat. Oczywiście część z Was mogłaby zauważyć, że możemy to samo zadanie zrobić wzorem skróconego mnożenia. Jeżeli zauważysz, oczywiście, jeżeli nie zauważysz, no to robimy tak jak ja tutaj. No to teraz już widzimy, że na pewno równania fajnie się rozwiązuje, no bo tu widać, że to będzie kwadratowe, musi być 0. Czyli przenosimy
4x kwadrat, to przerzucę minus x kwadrat, minus 8x plus 16 równa się 0. Czyli ja tylko to przerzuciłam na tą stronę. No i teraz sobie tutaj dodajemy, odejmujemy co się da. 4x kwadrat minus 1x kwadrat to jest 3x kwadrat, minus 8x to jest minus 16x, no i plus 16 równa się 0. Wyszło oczywiście nasze uwielbione równanie kwadratowe, które liczymy deltą. Ja już może nie będę przypominała wzoru, bo w zadaniu wcześniejszym przypominaliśmy, czyli delta równa się b kwadrat, czyli minus 16 do kwadratu, minus 4 razy 3 i razy 16. 4ac. No to jak pamiętamy, minus się kasuje przy potędze drugiej. 16 do kwadratu to jest 256. Odjąć. I teraz 4 razy 3 to mamy 12. I mamy pomnożyć 12 razy 16. A ja może na razie zapiszę to 12 razy 16. Czyli delta równa się 256 odjąć. I teraz albo na kalkulatorku, albo tak sprytnie zrobimy. 10 razy 16 to jest 160 i 2 razy 16 32. Czyli 160 i 32 to jest 192. Możesz tak, możesz oczywiście inaczej zrobić. I teraz tutaj, jak to odejmiemy, wyjdzie nam oczywiście 64. Po spierwiastkowaniu wyjdzie, że pierwiastek z delty to jest 8. No i teraz liczymy. X1 to się równa. Minus B, czyli 16, minus ten pierwiastek z delty 8 nad 2A, czyli 2 razy 3. Napiszę 2 razy 3. To się równa. 16 minus 8 to jest 8 nad 6. Podzielimy to, skrócimy to, a licznik i mianownik przez 2, czyli będzie 4, tu będzie 3. No to możemy sobie napisać 1 cała i 1 trzecia, wyciągniemy całości. I x2 to się równa bardzo podobnie. 16 tylko plus 8 i podzielone przez 2 razy 3 tak samo. 16 plus 8 to jest 24, podzielone przez 6 wychodzi nam 4. Czyli zatem sprawdzamy, pamiętaj, bo to jest dziedzina. Sprawdzamy, czy któryś z tych rozwiązań potencjalnych nie jest wyrzucone z dziedziny. No tak się składa, że niektóre. W związku z tym piszemy odpowiedź, że rozwiązaniem tego równania jest liczba 1 cała i 1 trzecia, ale też liczba 4. Czyli nasze równanie po prostu ma dwa rozwiązania. Zadanie numer 5, czerwiec 2015, zadanie 11 za 1 punkt. I brzmi następująco. Liczba niewymiernych rozwiązań równania, ja to równanie zapiszę, x kwadrat w nawiasie x plus 5, w kolejnym nawiasie 2x minus 3 i w kolejnym x kwadrat minus 7 równa się 0. Pytają nas o liczbę niewymiernych rozwiązań. No wiesz, jest to równanie wielomianowe, najpierw spróbujmy je w ogóle rozwiązać, a później będziemy się martwić, które to są liczby niewymierne. Postawiłam kropeczki, bo to jest mnożenie w domyśle, tak? Jeżeli nie ma działania w matematyce pomiędzy nawiasami, to jest w domyśle mnożenie. I teraz, kiedy z mnożenia wychodzi zero? No wtedy, kiedy któryś ze składników jest zerem. Nie wiem, który. Dlatego albo pierwszy przyrównam do zera, albo drugi składnik przyrównam do zera, albo trzeci składnik przyrównam do zera, albo czwarty czynnik przyrównam do zera. No i rozwiązuję. Tu jakbym sobie spierwiastkowała, to i tak tutaj mi tu nic nie przeszkadza. I tak zero podniesiemy do kwadratu, daję tylko zero. Tutaj przeniosę, czyli mi wyszło minus 5. Tutaj sobie też przeniosę 3, będę miała, podzielę przez 2, wychodzi mi x równe 3 drugie. Tutaj też przeniosę, x kwadrat równa się 7 będzie, spierwiastkuję i otrzymam x równa się pierwiastek z 7 lub, znowu mówię, młodzież się wykłada, na tym pozapominam, minus pierwiastek z 7 i podkreślam te rozwiązania. I teraz tak. Gdybym ja prosiła o to, żeby rozwiązać to równanie, to bym powiedziała, że moje równanie ma 1, 2, 3, 4, 5 rozwiązań. Ale pytali nas, chociaż jest taka odpowiedź C5, pytali nas, ile niewymiernych rozwiązań jest równania. Więc tak, musimy się zastanowić, jaką liczbą jest 0. Otóż 0 należy do zbioru liczb wymiernych. Da się przedstawić w postaci ułamka nieskracalnego. Minus piątka też się da, jest liczba wymierna. 3 drugie też się da,
Sam widzisz, że jest to ułamek, więc jest to liczba wymierna. Natomiast te właśnie tutaj liczby, które nam wyszły, pierwiastek z 7, nie da się przedstawić w postaci ułamka nieskracalnego p nad q. I minus pierwiastek z 7 też nie da się, a więc te liczby są liczbami niewymiernymi. Ta liczba i ta liczba to są liczby niewymierne. Bo nie umiem tego pierwiastka bez kalkulatora, prawda, bez przybliżeń, nie umiem tego kalkulatora podać w sposób taki, żebym go przedstawiła w postaci ułamka nieskracalnego. Zatem, ile niewymiernych rozwiązań ma to równanie? 2. 2, czyli odpowiedź D. Są tylko 2 rozwiązania niewymierne. Jeszcze raz powtarzam, niewymierne. Normalnie by ich było 5, ale niewymierne są tylko 2 liczby. W tym wypadku pierwiastek 7, i minus pierwiastek z 7. Zadanie numer 6, czerwiec 2015, zadanie 8, znowu za 1 punkt. Wyrażenie, i to zapiszę wyrażenie, x podzielone przez x minus 1. Odjąć 1 nad x, określone dla x różnego od 0 i x różnego od 1, jest równe. I mamy tam 4 odpowiedzi. Czyli jednym słowem mamy wybrać prawidłową odpowiedź i popatrz co, znowu się nie musimy martwić o dziedzinę. Dlaczego? Dlatego, że oni nam podali tą dziedzinę. Chcesz? Mogę Ci zapisać ładnie. Dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, ale bez zera, bez jedynki. Natomiast my mamy to działanie wykonać. Co to jest za działanie? Jest to odejmowanie ułamków tutaj algebraicznych. Co się robiło? Trzeba ustalić wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem, jak pamiętasz, mówiłam, jest iloczyn dwóch mianowników. Czyli przepisuję pierwszy ułamek i teraz tak, do tego ułamka, do mianownika dokładam ten mianownik, czyli x. Ale jak ja dołożę w postaci oczywiście rozszerzenia, czyli pomnożę przez x, to górę też muszę przez x, dlatego piszę razy x. Teraz odjąć, przepiszę drugi ułamek i teraz znowu popatrz. Ja do tego mianownika muszę dołożyć, czyli muszę jakby ten ułamek rozszerzyć przez x minus 1. Więc skoro ja w mianowniku dokładam x minus 1, w liczniku mogę tylko i wyłącznie tak samo zrobić. Jak chcesz, możesz sobie te kropeczki napisać tutaj, które oczywiście mówią nam o mnożeniu. No to teraz muszę to wykonać. Czyli tak, x razy x, no to jest x kwadrat. Na dole mogę pomnożyć, no więc mnożę. X razy x, x kwadrat minus 1 razy x, x. Odjąć. Tutaj mnożenie razy 1 nic mi nie zmienia, więc przepiszę x minus 1, a mianownik wiemy, że jest taki sam. Po co myśmy to zrobili? Po co myśmy ustalili wspólny mianownik? Żeby dać na jedną kreskę ułamkową, czyli taką dużą kreseczkę ułamkową napisz i teraz w liczniku napiszemy tak, po kolei, x kwadrat i teraz uwaga, tu jest minus. Ja ten minus tutaj zakreślę, ten minus powoduje, że jak będę chciała dać wszystko na jedną kreskę ułamkową, to muszę zmienić w tym drugim ułamku znaki, czyli będę miała minus x minus minus 1, czyli plus 1. No i wyszło mi takie wyrażenie. No popatrzmy, czy któraś z tych odpowiedzi jest dokładnie taka. Odpowiedź A, x kwadrat minus x plus 1 na x kwadrat minus x. Właśnie wyszła nam odpowiedź A. Odpowiedzi B, C, D, no popatrz, są troszeczkę podobne. Różnią się delikatnie, prawda, od siebie. Dlatego nie możemy tak powiedzieć, a to sobie zaznaczmy odpowiedź B, a to C. Musimy to wykonać. Wiesz, no w matematyce nie ma szczelania, nie będziemy szczelać. My chcemy umieć rozwiązać, my chcemy umieć przekształcić, wykonać działanie, czy rozwiązać równanie. No bo głównie ten dział składa się właśnie z rozwiązywania równań, przekształcania, właśnie wykonywania działań. No taki właśnie jest ten dział. Zadanie numer 7, maj 2016, zadanie 12 za 1 punkt. Funkcja f określona jest wzorem. F od x, ja może zapiszę zadanie 7. Funkcja f określona jest wzorem. F od x równa się 2x do potęgi trzeciej podzielone przez x do potęgi szóstej dodać 1. I ona jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x. Czyli mogłabym napisać, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych. Wtedy f od minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3 równa się. I ja mam to policzyć i jak policzę, to wybiorę prawidłową odpowiedź.
Jest to zadanie, które ja dobrałam do tego działu. Dlaczego? Ponieważ ta funkcja, która tak jest zbudowana, o takim wzorze, ja ją mogę nazwać właśnie funkcją wymierną. Czyli zajmujemy się tutaj ułamkami algebraicznymi. Ułamek algebraiczny to jest to, prawda? Natomiast jak nam dam z przodu f od x równa się, to otrzymuję funkcję wymierną i można to zadanie podciągnąć właśnie pod ten dział. Mogłabym oczywiście to zadanie wrzucić też do działu funkcje, jak najbardziej, ale do tego działu też również pasuje, dlatego je wybrałam specjalnie. No więc jak widzisz, tu miałam x, tu miałam x, tu miałam x, a teraz ja muszę w miejsce każdziutkiego x wsadzić takie coś, co młodzieży nie bardzo się podoba, ze względu na to, że jest minus, że jest pierwiastek i to jeszcze trzeciego stopnia. Trudno, musimy to zrobić. Wypiszemy kreskę ułamkową, taką większą piszę i postawię. 2 razy, bo to jest domyślne razy. I teraz zamiast x muszę ładnie w nawiasie podstawić minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do potęgi trzeciej. Na dole zrobię to samo. Też w nawiasie. Minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3, tyleż do potęgi szóstej i dodać 1. Ja będę tutaj ciągiem pisała, mogłabym oczywiście jedno pod drugim, ale tak będzie wygodnie. No to proszę bardzo, wykonujemy działania. 2 razy i teraz tak. Jak podniosę minus do potęgi trzeciej, to mi dalej zostaje minus. No bo się nie skasowa. A teraz, pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do trzeciej możesz potraktować w ten sposób, ja to może na boku napiszę, pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do trzeciej jest taka fajna zasada, że jeżeli stopień jest taki sam jak potęga, stopień pierwiastka tak sam jak potęga, to się może skrócić i wychodzi samo 3. No więc ja tak napiszę. Będzie minus 3. Teraz tutaj, minus do potęgi szóstej, o widzisz, nam się skasował, czyli tutaj już nie będzie minusa, będzie plus, więc ja nie piszę. I znowu, popatrz co zrobimy, tak samo, pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do potęgi szóstej, znowu ja mogę skrócić, tu mi się całkiem skróci, a tutaj, jak ja podzielę przez 3, to wyjdzie mi 2. Zatem ten wynik to jest 3, tak jak tu, ale do potęgi drugiej, czyli 9. Czyli ja po prostu napiszę tutaj 9, dodać 1. Z tego po prostu mi wyszło 9, dodać 1. Co po niektórzy robią w ten sposób, że podnoszą 3 do potęgi szóstej. Tak samo tutaj robią 3 do potęgi trzeciej. Nie jest to złe, tylko później trzeba się martwić i trzeba się zajmować pierwiastkami trzeciego stopnia. A ja poprzez takie sprytne skrócenie sobie upraszczam obliczenia, żebym się nie zamęczyła za dużo. To się równa 2 razy minus 3 to jest minus 6, podzielone 9 plus 1 to jest 10. No i pięknie skracam przez 2, czyli mam minus 3 nad 5. No i szukam, która odpowiedź właśnie tak wygląda. Jest to odpowiedź B. Wszystkie inne odpowiedzi no są może troszkę podobne niektóre, tak? Ale akurat ta jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 8, maj 2015, zadanie 31 za 2 punkty. Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy 4 siódme. A jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, to otrzymamy 1 drugą. Wyznacz ten ułamek. Bardzo długo szukałam, żeby wybrać zadanie z treścią, zadanie tekstowe, właśnie żeby wybrać i żeby było dostosowane do tego działu. Matura jest z matematyki obowiązkowa do roku 2010, ale reforma się w trakcie zmieniła i wcześniej było łatwiej znaleźć takie zadania w arkuszu maturalnym, natomiast ja staram się wybierać tutaj w arkuszach maturalnych zadania od 2015 roku, dlatego że wtedy odtąd po prostu matura jest z matematyki obowiązkowa z tą nową reformą, bo wcześniej od 2010 roku była obowiązkowa, ale była wcześniej troszkę inna ta reforma i pewne rzeczy zostały wyrzucone z matury podstawowej, niektóre elementy zostały dodane. Więc wybrałam takie zadanie i teraz czytamy. Mam do czynienia na pewno tutaj z pewnym dodatnim ułamkiem. Jeżeli jest mowa w zadaniu o ułamku, to wiesz, że ułamek wygląda tak. X nad Y ma być dodatni, czyli to znaczy, że mogę zapisać, że on ma być większy od 0. I teraz tak, X, zapiszmy sobie, to jest licznik. Oczywiście to wiesz, ale nie grzebacie. Y to jest mianownik. Pamiętaj o tym, że niestety, ale trzeba napisać założenie. Dodatkowe, że mianownik nie może być zerem. To jest sprawa oczywista. I teraz piszę tak w treści.
Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, czyli mam ten ułamek x nad y. Jeżeli ja i do licznika, i do mianownika dodam, czyli dopiszę plus plus, bo chcę dodać, połowę licznika, czyli połowę z x, czyli jedną drugą x, i tutaj też dokładam jedną drugą x. I piszę w treści tak, to otrzymam 4 siódme. A później jest tak, a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, czyli piszę x nad y, też takie troszkę dłuższe tutaj kreskę zrobię. I jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, czyli teraz łatwiej, dodam 1, dodam 1, to otrzymam jedną drugą. Pytanie, wyznacz ten ułamek, czyli ja mam powiedzieć, ile wynosi x nad y. Wybrałam to zadanie ze względu na to, że będziemy tutaj oczywiście stosować metodę mnożenia na krzyż, prawda? Dlatego specjalnie wybrałam, bo jest to tak jakby dostosowane tutaj do tego działu, który robimy. Które równanko nam się wydaje łatwiejsze? No myślę, że zdecydowanie łatwiejsze wydaje się to równanie. Więc może od niego zacznijmy. Metodą mnożenia na krzyż. Można to zadanie zrobić tak, że zrobimy to w układ równań, ale żeby było łatwiej, może to zajmiemy się jednym równankiem, a później przejdziemy do drugiego. No więc, jak pomnożę na krzyż, to może zacznę od tego teraz, czyli y plus 1 razy 1, no to nic nie piszę, a teraz to mnożę, czyli tak, to z tym mam pomnożyć i to z tym, czyli x plus 1 razy 2, to będzie 2x dodać 2. Teraz z tego wyliczę y, czyli żeby mieć tylko jedną niewiadomą, czyli y równa się 2x dodać 2, a to przerzucam minus 1. Czyli y to się równa 2x dodać 1. Fajnie, podkreślę, bo do tego w pewnym momencie wrócę. No to teraz tak, po co ja tego y wyliczyłam? No po to, żeby go teraz tutaj podstawić w odpowiednie miejsce. Czyli w miejsce tego y ja podstawię to, co tutaj wyznaczyłam. Mogę górę przepisać, a mogę zapisać tak. X dodać jedna druga x, to przecież jest tak jakby 1x. Czyli jak do jedynki dodam jedną drugą, to mam jedna cała i jedna druga x podzielone przez. Zamiast y podstawię 2x dodać 1, to co tutaj mi wyszło. I jeszcze mam dodać jedna druga x równa się 4 siódme. Oczywiście będziemy mnożyć na krzyż, ale zanim to jeszcze tutaj na dole coś się da dodać. Czyli jedna cała i jedna druga x nad 2x dodać jedna druga x, to będzie 2 całe i jedna druga x dodać 1 równa się 4 siódme. No to teraz będziemy to wymnażać. Wymnażać znowu tak jak tutaj metodą mnożenia na krzyż, tak? To z tym, to z tym. Czyli mnożymy 4 razy. 2 i 1 druga x dodać 1 równa się 7 razy 1 cała i 1 druga x. Dobrze by było, żebyśmy sobie zamienili na ułamki niewłaściwe, bo będzie nam się łatwiej mnożyło, czyli 4 razy. Tu będzie 2 razy 2, to jest 4 plus 1, czyli 5 drugich x dodać 1 równa się 7 razy. Tu zamienimy na ułamek niewłaściwy, czyli będzie 1 razy 2, 2 plus 1, to jest 3 drugie x. No i teraz wymnażamy. To z tym, no i to tylko z tym, prawda? Czyli tak, 4 razy 5 drugich, czyli to jest tak jakby 4 razy 5, to jest 20 drugich, czyli 20 przez 2 to jest 10x. Dodać 4 razy 1, no to mamy 4, równa się. Tutaj będzie 7 razy 3, to jest 21 drugich, niestety tak zapiszę, mogłabym całości wyciągnąć, ale nie zostanie tak. 7 razy 3, 21 przez 2, czyli 21 drugich x. Młodzież za bardzo mianowników nie lubi, dlatego my sobie zrobimy obustronnie razy 2, pomnożymy. Dzięki temu ta dwójeczka nam się skróci. Wymnażmy. 2 razy 10 to 20x. Będzie dodać. 2 razy 4, 8. Równa się. I tu jak pomnożę razy 2, to ja mogę zrobić 42 przez 2, prawda? Ale mogę w domyśle, te dwójki mi się skrócą i wychodzi mi 21x. No to co robimy? No to przenosimy. Czyli 20x minus 21x równa się minus 8. Czyli 20x minus 21x to jest minus x równa się minus 8. Pomnożę razy minus 1, dostaję x jest równe 8.
Popatrz, jak pięknie wyszło. Teraz muszę tu podstawić to miejsce, czyli Y to się uzna. Dwa razy, bo wracam w tym momencie do mojego wyliczonego wcześniej Y wyrażonego za pomocą X i mam Y to się uzna. Dwa razy 8 dodać 1, czyli Y to się uzna. Dwa razy 8 to jest 16, dodać 1, 17. Tak? Mogłabym oczywiście podsumować i zapisać tak, X to jest 8, Y to jest 17. Aczkolwiek, jakie było pytanie? Pytanie było, wyznacz ten ułamek. Czyli ja muszę napisać jakby odpowiedź, że moim ułamkiem X nad Y, bo tak chodziło w treści, jest 8 17. Czy jest to ułamek nieskracalny? Oczywiście tego się skrócić już nie da. Czy spełnia to, o czym mowa w zadaniu? Jeżeli nie wierzysz, możesz sprawdzić. Ja sprawdzę, ja już robiła nie będę, ponieważ na pewno tutaj zadanie wykonaliśmy, dobrze rozwiązaliśmy. To było ostatnie zadanie, jakie wybrałam na ten kurs właśnie wielomianów wyrażeń wymiernych. Mam nadzieję, że to, co powybierałam tutaj na tą lekcję z arkuszy maturalnych, pokazało Ci, że obok tego działu również nie możesz przejść obojętnie. Warto się go uczyć, dlatego że to są łatwe rzeczy. Młodzież lubi równania, lubi przekształcać, lubi wykonywać działania. Z zadaniami tekstowymi jest gorzej, ale te działania podstawowe to właśnie rozwiązywanie równań. Idzie bardzo dobrze, dlatego jest to bardzo przyjemny, prosty dział. Warto się go nauczyć. Jeżeli oczywiście podobało Ci się, zapraszam Cię na kolejny kurs ze mną.